Cześć, witam Was ponownie. Co można by powiedzieć o robieniu naleśników? Niby proste, niby nie, a wiele osób próbuje znaleźć ten idealny przepis właśnie na doskonałe naleśniki. I spróbuję Wam dzisiaj taki właśnie pokazać, bo według mnie te naleśniki, które ja robię, one są po prostu rewelacyjne, doskonałe i zarypiaszcze w smaku. Takie naleśniki można zrobić na dwa sposoby, wytrawne i na słodko. Ja dzisiaj zrobię na słodko, z cukrem, bo później je sobie zjem z dżemem czy z jakimś twarożkiem. A co nam będzie potrzebne do naleśników? 125 g pszennej mąki, do tego 3 średniej wielkości jajka, troszeczkę soli, cukru i 250 ml mleka i sklarowane masło lub olej. Jeżeli nie lubimy masła lub go nie mamy lub nie chce nam się go robić, używamy olej słonecznikowy. Dobra, a więc zaczynamy zabawę z naszymi naleśnikami. Najpierw wbijamy jajka. A teraz jajka musimy dobrze rozmieszać. Teraz do jajek wsypuję jedną łyżkę cukru. Można wsypać dwie, jeżeli lubimy bardziej słodkie naleśniki. Ja za cukrem nie przepadam, więc sypię tylko jedną łyżkę. I niecałe pół łyżeczki soli. I mieszamy. Jajka muszą być napowietrzone. Wiele osób ostatnio stosuje wodę gazowaną, wodę mineralną. Oczywiście też tak można, ale ja uważam, że w odpowiedni sposób zrobiony nie potrzebujemy żadnej wody gazowanej. One będą fajne, pulchne i dobrze napowietrzone, jeżeli dobrze wszystko będziemy mieszać. Gotowe. I teraz pomalutku będziemy wsypywali mąkę. Nie wszystko od razu. Najpierw wsypię połowę. Mąkę oczywiście miałem wcześniej przesianą. To też jest bardzo ważne. Teraz dosypujemy resztę mąki. I teraz będziemy pomalutku wlewali mleko. Jeżeli w ten sposób będziemy robili naleśniki, one zawsze będą pyszne, smaczne, pulchne i elastyczne. Teraz wlewamy około 2 łyżek masła lub oleju. Będą miały pyszny, maślany smak. Ciasto odstawiamy na jakieś 10-15 minut, żeby po prostu odpoczęło i za chwilę będziemy smażyć. I smażymy również na klarowanym maśle lub na oleju, co lubimy lub co mamy. Patelnię najlepiej jest po prostu wysmarować ręcznikiem kuchennym. Dosłownie troszeczkę i smarujemy. Gotowe. I teraz smażymy na lesa. Uwierzcie mi, wielkiej trudności przy naleśnikach nie ma, ale zrobić dobre ciasto to jest sztuka. I gotowe. Widzicie? Zobaczcie, jakie fajne, piękne. I odkładamy. I teraz robimy drugiego. Musimy za każdym razem lekko przemieszać. I tańczymy z patelnią. Robimy takie wygibasy, żeby ciasto się równo rozprowadziło po patelni.
jest bardzo wiele teorii na to, gdzie idzie pierwszy naleśnik i jak go należy potraktować. No ja uważam, że mój pierwszy naleśnik nie wyszedł tak źle, no ale drugi jest już o wiele lepszy, ponieważ już wiem, ile nalać ciasta i jak długo smażyć. Widzicie, ten jest zupełnie inny już. To tego po prostu teraz zjem. Ale pycha. I odkładamy na talerz. I robimy kolejnego. I naleśniki usmażone, zobaczcie. Bardzo prosto, bardzo szybko, z takiej porcji wychodzi od 8 do 10 naleśników, w zależności od tego, oczywiście, jakie grube je zrobimy. Zobaczcie. I teraz możemy je sobie zrobić z dżemem, możemy zrobić z twarożkiem, z czymkolwiek po prostu je lubimy. Zobaczcie, mogę je robić w kulkę i one... Nic im się nie dzieje, nie robią się dziury, nic. One są elastyczne i zobaczcie, i bardzo delikatne. A smakują po prostu rewelacyjnie, uwierzcie mi. Pachną masełkiem. Wow. A ja Państwa zachęcam do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i ja już się dzisiaj z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I życzę Wam pysznego deseru lub pysznych krokietów z takimi naleśnikami.